Dobry wieczór. Dawno się nie widzieliśmy. Chyba od maja. Dzisiaj korzystając z okazji i z wolnego czasu, chcielibyśmy Was zaprosić na biwak. Biwak minimalistyczny, na którym zamierzamy zweryfikować nasz sprzęt EDC, jak zwał, tak zwał. Chodzi o ekwipunek, który mamy zawsze przy sobie. Jadę teraz właśnie po Maćka i Adama. Oni jeszcze nie wiedzą, że wystąpią w tym filmie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do zobaczenia za chwilę. Tak jak mówiłem, dzisiaj zajmujemy się tematem ekwipunku EDC. Nazwijmy to jak chcemy. Chodzi po prostu o to, co ja mam ze sobą zawsze w kieszeniach. Rozszerzone minimalnie o butelkę wody, którą biorę na spacer do lasu. I za chwilę sobie przećwiczymy scenariusz noclegu awaryjnego z wykorzystaniem jednej dodatkowej rzeczy, którą chcemy sobie też dzisiaj przetestować, jak się sprawdzi. Za chwilę pokażemy, o co chodzi. No, to dotarliśmy na naszą tajną miejscówkę. Za chwilę się tutaj rozgościmy i przejdziemy do omówienia sprzętu. A tymczasem jesteśmy już prawie w komplecie. Jest z nami Maciek, Adam, dojedzie jeszcze Kuba, ale to za chwilę. Idealna, suchutka rozpałka. Podział obowiązków musi być. Ja zebrałem rozpałkę. Tam gdzieś Maciek ogarnia grubszy opał, a tam w oddali widać Adama, który już powoli przygotowuje palenisko. Ognisko, rozgościliśmy się już na naszej miejscówce. No i teraz chciałbym wrócić do tematu o tym, jaka jest zasadność noszenia tego sprzętu. Opowie za chwilę Maciek, a ja Wam chciałem zaprezentować zestaw, który noszę codziennie ze sobą. Zacznę od pierwszej rzeczy, ubioru. Tak naprawdę ja chodzę praktycznie tak samo ubrany na co dzień. Spodnie dokładnie tego samego kroju, tylko nie w kamuflażu. Kurtka ta sama, ulubiona. No i mam zawsze ze sobą parę rzeczy. Dla mnie podstawą zestawu takiego EDC są trzy narzędzia. Narzędzie tnące, źródło ognia i źródło światła. Tutaj mam taką specjalną kieszeń, gdzie zawsze mam latarkę i multitoola. Dwie rzeczy, które już wielokrotnie się przydały w różnych sytuacjach. Źródło ognia. Krzesiwo niezawodne. Dodatkowo tutaj mam kieszeń z tak zwanym zestawem ogniowym, gdzie mam zapakowane w woreczku korę brzozową, zapalniczkę i kawałek naturalnego sznurka, który jest wielofunkcyjny, może też służyć jako rozpałka. Oprócz tego zawsze ze sobą mam rękawice nitrylowe. Często zdarza mi się udzielać komuś pomocy i w pierwszej kolejności dbam o swoje bezpieczeństwo. Oprócz tego mam jeszcze mały kompas, nie do wyznaczenia azymutu, raczej do ustalenia kierunku. Gwizdek sygnalizacyjny, koc ratunkowy, wielofunkcyjny, do niego jeszcze wrócę za chwilę. Rzeczy takie, które pewnie większość z Was nosi, to są portfel, klucz z auta, chusteczki higieniczne, których dodatkowo noszę w środku plastry, koniecznie z obrazkami, gaziki nasączone alkoholem do dezynfekcji ran. Dzisiaj dodatkowo na ten wypad do lasu wziąłem ze sobą butelkę wody, której no, na co dzień ze sobą nie noszę, no, ale jak idę na jakiś wypad do lasu, to mam ją ze sobą. Rękawice. Oprócz tego mam ze sobą worek na gruz, który dzisiaj planuję przetestować jako moje legowisko. Chcę go wypchać suchymi liśćmi, zawiązać i na takim posłaniu dzisiaj spędzić nocleg.
Zwróćcie uwagę, że Olek, omawiając swój zestaw EDC, czyli wszystkie linie, które ma na sobie, nie wspomniał o jedzeniu. Skąd to wynika? Wynika to z zasady trójek, tak? Czyli możemy wytrzymać 3 minuty bez oddechu, 3 godziny w ekstremalnych warunkach bez schronienia i 3 dni bez wody, tak? Czyli musimy się skupić na tych trzech czynnikach. Jedzenie jest następną trójką, to są 3 tygodnie, więc tak naprawdę jedzenie jest tą sprawą jakby najbardziej oddaloną. Przez 3 tygodnie raczej uda nam się trafić do tej cywilizacji. Teraz zadajecie sobie pytanie, po co ze sobą to nosić? Okej, mówimy o sytuacjach ekstremalnych w pierwszej kolejności, w związku z tym, że jesteśmy w lesie, mówimy o sytuacji, nie wiem, rzeka zabrała nam plecak, straciliśmy cały ekwipunek, zostajemy z tym, co mamy przy sobie, tak? Jesteśmy w stanie, tak jak powiedział Olek, jesteśmy w stanie, posiadając ten niewielki zestaw EDC, przeżyć stosunkowo komfortowo noc, tak? Czyli jesteśmy w stanie zbudować sobie schronienie, jesteśmy w stanie rozpalić sobie ogień, będziemy mogli przespać, zabezpieczyć jedną z tych trójek, czyli schronienie, będziemy mogli spokojnie, bezpiecznie przeżyć sobie tą noc w miarę komfortowo, tak? Mówimy o tym, co mamy na sobie, tak? Czyli o tych wszystkich liniach, które mamy, czyli ta zerowa, pierwsza, tak? To, co mamy w nerce. Tak naprawdę elementami EDC jest wszystko, co mamy przy sobie, tak? To jest obrączka, to jest telefon, to jest zegarek, to są wszystkie elementy. Zasada jest taka, przynajmniej ja przyjmuję taką zasadę, im więcej wiesz, tym mniej nosisz, tak? Czyli u mnie każdy element tego EDC musi mieć jakby kilka zastosowań. Ale nie o tym teraz. Zwróćcie uwagę, do czego może Wam się przydać w życiu codziennym, tak? Zobaczcie, prosty multitool może nam uratować skórę w sytuacjach codziennych, tak? Potrzebujemy przykręcić szafkę, która nam się rozwaliła, spotykamy się z sytuacją na drodze, coś nam się popsuło, jesteśmy w stanie to naprawić. Możemy zabłysnąć na wycieczce rowerowej, tak? Jesteśmy w stanie naprawić sobie rower. Ale zwróćcie uwagę, cały czas mówimy o EDC jako pojęciu tak naprawdę ekwipunku, który mamy przy sobie. A zobaczcie, a czy rozważaliście kiedyś EDC jako element, który macie na przykład w samochodzie? Zobaczcie, ile mamy przestrzeni w samochodzie, w której możemy coś przetrzymywać. Weźcie pod uwagę, prosta sytuacja, utkwicie w korku na drodze. Macie zabezpieczone jedzenie w bagażniku, jakiekolwiek, tak? Czyli coś słodkiego. Zobaczcie, macie zapas wody, zobaczcie, ile tam jest miejsca, ile możemy tam ukryć zasobów. Prosta sytuacja, utkniecie w korku na 6-7 godzin, będzie naprawdę jakiś karambol. Nie tylko możecie sobie uratować skórę, ale również możecie poratować ludzi z dziećmi, którzy nie mieli na tyle wyobraźni, co wy, żeby to wszystko wozić, tak? Tak naprawdę nic to nas nie kosztuje, odrobinę wyobraźni, a możemy sobie uratować, bądź nawet komuś uratować skórę. Także EDC to jest pojęcie szerokie, budujemy je pod siebie. Warto się kierować tymi zasadami trójek, ponieważ one nam mówią o tych priorytetach, ale tak naprawdę to jest tak szerokie pojęcie, że nigdy nie przestajecie go budować, tak? Cały czas ten sprzęt rotuje, cały czas dochodzicie do tego, co mi jest potrzebne, tego nie używam, tak? To używam częściej, to rzadziej i tak naprawdę w zależności również od terenu, w który się wybieramy, tak? Do lasu zabiorę coś innego, na wyprawę miejską zabiorę coś innego i tak naprawdę ten sprzęt rotuje, wymieniam go, on się cały czas zmienia, cały czas dodaje, ujmuje. Także tak jak mówię, no to tak naprawdę to nie jest takie proste pojęcie, to tak naprawdę jest filozofia. Dotarł do nas Kuba, jesteśmy już w komplecie. Obozowisko, jak widać, nabiera kształtów. Opowiedzieliśmy o moim ekwipunku, o zasadności noszenia takiego ekwipunku. A teraz ja się zajmę przygotowaniem mojego dzisiejszego legowiska. Gdzieś, myślę, blisko ognia. Tak, żebym nie zmarzł i dotrwał w miarę komfortowo do rana. Tak oto wygląda mój dzisiejszy zestaw noclegowy. W kieszeni kurtki mam koc ratunkowy zapakowany oryginalnie, ale że nie lubię tworzyć śmieci, to mam tutaj folię z odzysku. I pierwsza próba zakolegowania się z workiem na gruz, który za chwilę wypełnię liśćmi. Otwór zawiążę i spróbuję dzisiaj na czymś takim się przespać. Jeżeli to się sprawdzi, to może będzie dobra alternatywa dla brania karimaty. Są ludzie, którzy zbierają monety, znaczki, pamiątki z wypraw. Są tacy, którzy zbierają noże. A Maciek zbiera liście. No tak na poważnie, to po pierwszych testach zapowiada się to całkiem obiecująco. Staramy się nazbierać jak najwięcej materiału, bo on się w tym worku mocno kompresuje. Ale sprawdzaliśmy, da się nawet na tym siedzieć,
zaprezentuję. Nawet moje stare kości są zadowolone. Niestety jest to dużo krótsze niż mój tułów. Ciężko będzie się na tym położyć, ale nie przyszliśmy tutaj dzisiaj, żeby się wyspać, tylko żeby przetrwać. Jak tam, Maciek, żałujesz, że dałeś się namówić na takie spanie dzisiaj? No powiem Ci, spanie to będzie dużo powiedziane chyba, ale powiem Ci, bo nie najgorzej chyba będzie, zobaczymy. Na razie jest ciepło. No to legowiska już mamy gotowe, teraz trzeba się zająć schronieniem. Dobra, moje schronienie jak widać gotowe. Legowisko z worka na gruz wypełnionego liśćmi. Daszek z koca ratunkowego. Maciek się już też przymierzył. Co Maciek, to będzie długa noc? Co? Maciek już śpi. Super jest. No. Chłopacy śpią dzisiaj na wygodnie. Na niewygodnie. I tak się poczulujemy do rana. Powoli już zmierzamy w stronę naszych łóżeczek. Na chwilę obecną w naszych schronieniach jest tak gorąco, że nie da się tam wysiedzieć. Jak widać, wystarczy odrobina wiedzy, umiejętności, kilka prostych rzeczy i można sobie przygotować takie awaryjne schronienie. Wnioskami z tego, jak się sprawdzi, podzielimy się pewnie jutro rano. A na chwilę obecną możemy powiedzieć dobranoc. Dzień dobry Państwu. Taki mam dzisiaj widok z mojego hotelu. O, wyspałem się zaskakująco dobrze. Ten patent z workiem wypełnionym liśćmi sprawdził się wyśmienicie. Dawno się tak nie wyspałem. Robimy sobie już coś ciepłego do picia, niedługo się ewakuujemy. A jak tam wnioski, Panie Macieju? Wiesz co, genialnie. Nie spodziewałem się, że to będzie tak izolować. I nawet było wygodnie. Pamiętacie, że zdziwiłem się, że na plecach było super. To co mówiłeś właśnie, świetna sprawa. Mam tak plecy wymasowane, że... Trochę się obawialiśmy, że te worki będą za krótkie, no bo to sięgało mi mniej więcej od ramion do pasa, ale spokojnie, wystarczyło. Izolacja bardzo dobra, komfort wysoki. Approved. No to proszę Państwa, nocka udana, wyspaliśmy się dobrze, przetestowaliśmy nowy patent na legowisko. No teraz byliśmy w pobliskim jeziorku nabrać wody, idziemy posprzątać miejscówkę po sobie. Robimy tak, żeby nie został po nas żaden ślad. No i co, jeżeli podoba Wam się to co robimy, chcielibyście spróbować takiego minimalistycznego biwaku, to zapraszamy na nasze wydarzenia. Informacje o tym znajdziecie na naszym profilu. Do zobaczenia.